który opowie nam o wikińskich łodziach, nawigacji na morzu. Załączę prezentację szybko. Ja, Harald Krodbertson. Jestem otwórcą epoki wczesnego średniowiecza. Otwarzam dziesięciowiecznego wikinga norweskiego, jak tylko najlepiej potrafię. I dzisiaj opowiem Państwu o łodziach wikingów, o żegludze i sposobie nawigacji, co jest no, przy temacie wikingów niebagatelną sprawą, bo gdyby nie to wszystko, co tutaj widzimy, jest napisane, to praktycznie wikingowie by, no nie wiem, czy by byli choćby tak osłabieni w małej części, nawet jak są. No więc tak, jeśli chodzi o łodzie wikingów, to nie ma jakby tyle źródeł pisanych, ile archeologicznych, etnograficznych i też z archeologii eksperymentalnej. Jeśli chodzi o źródła archeologiczne, mamy takie dwie ikony okrętów wikingów. Jest to pierwsze źródło, to jest znalezisko z miejscowości Uzeberg w Norwegii. To jest ten oto piękny statek, nazywany przez niektórych rydwanem do żeglugi przybrzeżnej, dlatego że faktycznie jest to znalezisko pochodzące z kurhanu, który prawdopodobnie był kopcem pogrzebowym jednej z, no powiedzmy, takiej królowej wczesno-norweskiej, nazwijmy to. I tak, to jest, dlaczego rydwan do wód przybrzeżnych? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na to, jak wysokie są stewy, czyli te części, a jak niskie są burty. Więc gdybyśmy taką łodzią wypłynęli na szerokie wody, te groźne wody Morza Norweskiego, w szczególności Północnego Atlantyku, no to woda automatycznie zaczęłaby nam się nalewać. Więc to jest taka, powiedzmy w ramach ciekawostki, a takim kluczowym znaleziskiem ilustrującym lepiej, jak te łodzie wikingów wyglądały w większości, jest to znalezisko w miejscowości Gugstad w Norwegii również. W ogóle te wszystkie znaleziska są z południowej Norwegii, w okolicach Oslofjordu znajdowane. I to jest łódź, jak wspomniałem, już taka typowa. Dlaczego? Dlatego, że ma dużo tak zwanej wolnej burty. Czyli wolna burta to jest część burty, która wystaje ponad wodę. Oraz również wysokie stewy, przystosowane już bardziej do żeglugi po tych właśnie wodach, na których fale osiągają nawet podczas sztormu 5-10 metrów. Takie łodzie mogły takie fale pokonać faktycznie, bo były po prostu do tego przystosowane. Budowa takich łodzi zaczynała się od postawienia kilu. Kil to, szanowni Państwo, jest ta część, która sięga od górnej części tylnej stewy, aż do praktycznie no, tej przedniej części stewy, ciągnąca się pod okrętem, jakby taki kręgosłup okrętu. Kil starano się zrobić, oczesać z jednego pnia dębu. Tylko jednego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ten kil był mocniejszy. Oczywiście przy większych jednostkach, ta akurat jednostka ma, z tego pamiętam, około 20 metrów, ale bywały takie oczywiście i większe i wtedy taki kil łączono na zamek. Po prostu brano kilka dębów, ciosano z nich kil i w pewnych miejscach, kiedy to było konieczne, łączono na zamek. Zamek składał się z tego, że po prostu były to dwie zachodzące na siebie części kilu, znitowane razem. Bo właśnie wszystkie łodzie, znaczy nie wszystkie, ale większość łodzi, które były wykorzystywane do żeglugi takiej morskiej, takiej oceanicznej, można by nawet powiedzieć, były nitowane, dlatego że były te połączenia mocniejsze. Oczywiście były też połączenia kołków drewnianych, tak zwanych dybli, ale to te dyble bywały bardziej awaryjne niż, wiadomo, żelazne nity. Dalej, jeśli wracając do budowy, od kilu odchodzą, to już może przełączę na właściwszy slajd, odchodzą tak zwane wręgi. Wręgi stanowią jakby takie, jeśli to porównać do człowieka, żebra okrętu, to są tutaj te zaznaczone tutaj, powiedzmy, deski. To były też dosyć grube fragmenty drewna, ponieważ one jakby spinały obydwie burty ze sobą, tak?
Więc musiały być one naprawdę mocne i praktycznie cała konstrukcja okrętu opierała się tylko na kilu i na wręgach. Zaczynano budowę właśnie od stawiania kilu i gdy położono już kilka desek od dołu, tak zwanych planek, dopiero pasowano wręgi. Dlatego, że przy wczesnej etapie budowy okrętu nie wiemy jeszcze tak naprawdę, na ile uda nam się rozchylić burty. To jest dosyć skomplikowany proces. Najprościej go właśnie tak określić, że no, nie do końca wiadomo, jaki ten okręt nam wyjdzie. Dlaczego? Bo wtedy, 1000 lat temu, gdy Wikingowie budowali okręt, a nawet wcześniej, no nie było mowy o planach, że można sobie na kartce coś narysować, jakiś okręt zaplanować, obliczyć dokładnie wszystko co do milimetra. No nie. Dlaczego? No choćby dlatego, że nie było papieru. Ale można było to po prostu zrobić prościej. Do budowy okrętu używano tak naprawdę takiego czegoś, co się nazywa pion. To jest, szanowni Państwo, taka deseczka. Tutaj jest zakodowany cały okręt tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wezmę teraz na widok od frontu łodzi, jeśli zaczynamy budowę, mamy już postawiony kil i zaczynamy kłaść te pierwsze planki. Zaczynamy na przykład pierwszą, postawimy prawą plankę. Szkutnik podchodził sobie do takiej planki, przykładał taki pion i patrzył, na której kreseczce ten sznureczek tutaj mu pokaże. Tutaj akurat jest druga kreseczka i wtedy szedł szkutnik na drugą stronę i z drugiej strony, jak przyłożył deseczkę, musiało być też na drugiej kreseczce. Tak samo potem, powiedzmy, kolejna planka z kolei, ona już była na innej kresce i potem z drugiej strony ta sama planka musiała być na również tej kresce od pierwszej po drugiej stronie. Także to jest praktycznie całe to, co dzisiaj mieści się, jeśli budujemy okręty w naszych czasach, mieści się na terabajtach danych. Oni potrzebowali tylko tej deseczki, żeby zakodować tutaj cały statek. Do stawiania kilu w takim już solidnym, że tak powiem, pionie używano trochę innego rodzaju pionu również. To był taki bardziej prosty, który pokazywał mniejszy kąt przykładano go po prostu do kila i to tutaj wcięcie pokazuje, czy jest pion, czy go też nie ma. Także tak naprawdę można było stworzyć cały statek przy użyciu właśnie takiej deseczki. No więc tak, przejdźmy sobie dalej. Jak to było, że ten statek nie przecieka? Bardzo dużo osób się często zastanawia ogólnie, jak to jest, że drewniane statki nie przeciekały. Otóż planki, czyli te deski, z których budowano okręty wikińskie, one nie były przecinane, tylko jeśli mamy już jakby taki ołok drewna, to nie był on jakby równo cięty piłą, tylko był rozszczepiany. Zazwyczaj starano się dobrać no, najlepszej jakości, dosyć grube dęby do budowy okrętów wikińskich i zazwyczaj, bo nie zawsze, taki obałek się, większy, rozszczepiano najpierw na pół, a potem te połowy rozszczepiono na kolejne połowy, czyli wychodziły nam cztery ćwiartki. I z jednej ćwiartki zazwyczaj wczeszano jedną deskę. Przez to te deski były bardziej elastyczne i po prostu miały lepsze właściwości niż te jakby cięte, bo też no, w niektórych innych, powiedzmy, rejonach świata one były cięte do budowy łodzi. Między te planki, między deski, te tutaj oto miejsca, Norwegowie głównie upychali taką wyczesywaną spod brzusza owiec wełnę. Ona miała takie właściwości, że gdy ona namokła, zresztą jak większość wełen, gdy namoknie, to ona już nie przepuszcza dalej wody. Dlaczego? Dlatego, że zwiększa swoją objętość sześciokrotnie. Ale tą wełnę też często maczono w smole drzewnej, którą również tutaj upychano między te szpary, zapewniając jeszcze większą szczelność łodzi. Bardzo ważnym elementem, jak w każdej łodzi, jest maszt, a jeszcze ważniejszym jest to, co ten maszt utrzymuje. To jest, szanowni Państwo, jarzmo masztu. To jest tutaj taka wielki element, tutaj go widać. Jego starano się też robić no najlepiej z jednego kawałka dębiny, dlatego że musiał on utrzymać cały maszt i równo rozkładać jakby siły po całym kadłubie i po całym kilu. Ten maszt, ten właśnie to jarzmo u Wikingów było na tyle ciekawe, że można było maszty w ich łodziach składać. Wystarczyło tutaj taką deseczkę tylko wyciągnąć i ten maszt składał nam się w tą stronę. Tak więc
były to łodzie, powiedzmy, takie trochę, no, uniwersalne, bo można było pływać również bez masztu, przy czym, no, na przykład w łodziach północno-średniowiecznych ten maszt był zazwyczaj zamontowany na stałe. Charakterystyczną cechą w łodziach wikingów, odróżniającą te łodzie od łodzi na przykład słowiańskich, jest, powiedzmy, sposób umieszczania wioseł. Bo wikingowie mieli dulki, czyli takie jakby otwory w burtach właśnie na wiosła. Przy czym na przykład Słowianie mieli takie jakby haczyki na górze burta, ale dzisiaj nie rzecz o łodziach słowiańskich, tylko o wikingskich, także o tych słowiańskich nie będę się rozgadywał za bardzo. I tak, jak właśnie wspomniałem, można było i płynąć na żaglu i wiosłować. Przy czym, no, wiosłowanie nie wchodzi w ogóle w grę, jeśli mówimy tu już o otwartym morzu. Jakaś taka pozamiatana woda, czyli fiordy, woda przybrzeżna, rzeki oczywiście, ale na pełnym morzu o wiosłowaniu po prostu można było zapomnieć. Może już niektórzy z Państwa zauważyli, że te łodzie są w miarę smukłe, jak na tamte czasy, bardzo smukłe. Ich stosunek szerokości do długości wynosił zazwyczaj 7:1, aczkolwiek nie ma ścisłych typologii okrętów wikińskich, no bo jak wspomniałem, te okręty były budowane za pomocą tylko zazwyczaj jednej deseczki, także nie można było zrobić typologii, że każdy okręt był taki sam albo chociażby, no, był podobny, ale nie toczka w toczkę, że tak powiem kolokwialnie, takie same. No więc przejdźmy dalej. Mówiłem tutaj o właśnie smukłości i może niektórzy Państwo wiedzą, że na przykład w dzisiejszych żaglówkach, czyli łodziach gabarytowo podobnych do łodzi wikingów i trochę nawet czasem kształtem, oporem bocznym, czyli coś, co powoduje nam, że gdy staniemy na morzu, łódź nam nie będzie pływać w boki, to właśnie współcześnie stosuje się taką płetwę mieczową tak zwaną. I to jest po prostu taka deska, która wystaje mniej więcej z środka, tam na głębokość powiedzmy 1 metra. Przy czym, jak widać, wikingowie takich płetw mieczowych nie mieli w swoich łodziach, ale jedynym oporem bocznym był równie istotny jak maszt ster. Ster widzimy tutaj z tyłu, na prawej stronie. I tutaj od razu wspomnę, że może też niektórzy Państwo wiedzą, że w takim, powiedzmy, żargonie żeglarskim występują takie określenia jak sterburta, backburta. Dlaczego? Dlatego, że sterburta, prawa strona, tam gdzie jest ster. I zazwyczaj sternik, trzymając ster, powiedzmy, tam jest przód łodzi, ja jestem sternikiem, on nie trzymał go tak. I tak tutaj sobie sterował, tak sobie jechał. On stał do steru w ten sposób, tam był przód łodzi i tutaj miał ster burtę przed sobą, a z tyłu miał po starogermańsku back burtę. Stąd te właśnie nazewnictwo się wzięło i do tej pory funkcjonuje, mimo że od 800 lat już ster zawiasowy jest na rufie, a nie na sterburcie. To słownictwo dalej funkcjonuje nawet w dużych jednostkach, tak? Dzisiejszych. Może jeszcze wspomnimy sobie o tych sterach, czyli o tych, że tak powiem, wieńczących i rozpoczynających konstrukcję okrętu, wynoszących się daleko częściach. Może Państwo widzieliście nieraz pewnie, gdzieś tam w popkulturze nawet, że te stery były często zwieńczone u szczytu smokami, jakimiś głowami smoków, czy innymi jakimiś takimi potworami. No i to jest faktycznie prawda. Mówią o tym znaleziska archeologiczne choćby, które właśnie przedstawiają głowy smoków. Jeśli chodzi o ich charakter, prawdopodobnie były wykorzystywane po to, żeby odpędzić złe duchy na morzu, czy też niektórzy sądzą, bo jeszcze się do tego nie przychylam, żeby straszyć tych, którzy jakby widzą, że wikingowie się zbliżają, ale to raczej taka mała główka smoka nie była z daleka dostrzegana. Raczej to był właśnie ten aspekt duchowy, żeby odstraszyć złe moce, które mogą spotkać wojowników z żeglarzy na morzu, czy na przykład gdy płyną rzeką na lądzie. Langskipy, czyli właśnie łodzie wikingskie tak zwane, dzieli się czasem na takie trzy podtypy, czyli drakkary, najczęściej spotykane, snekkary i skeidy. Ale tak naprawdę to są nazewnictwa z właśnie źródeł pisanych i one często bywają sprzeczne, jakby ich wytłumaczenia. Drakkary, to jakby w środowisku naukowym chyba jest największa zgodność, że to byłyby po prostu łodzie wykorzystywane do
do długich wypraw, do żeglug faktycznie takich transoceanicznych, transmorskich, jeśli tak można powiedzieć. I często właśnie woziły na swoim pokładzie wojów. Były wykorzystywane po prostu do wypraw wojennych. Snekkary, drugie najczęściej spotykane, to jest to najczęściej w źródłach pisanych czy opracowaniach określane jako łodzie, które służyły do przewożenia frachtu. I tutaj od razu nam się właśnie rysuje kolejny temat, podtemat, dlatego że mimo, że te łodzie miały tyle dulek, tyle tych miejsc na wysuwanie, to nie było potrzebne, żeby jakby operować taką łodzią tyle ludzi, ile tych par wioseł. Łodzią mogły operować, zależy też od wielkości, ale na przykład Tom, to jest plan łodzi z Gokstad, mogło operować, tak nazwijmy, 10 osób i już ta łódź mogła swobodnie popłynąć. I w miejsce tych, powiedzmy, 40, które by weszły również z tymi 10 osobami, można było zabrać ładunek, po prostu fracht na łódź. Bo jak wiemy, wikingowie nie samymi wyprawami żyli, tylko również handlem. Skupywali różne towary, handlowali, przewozili, a więc te łodzie również służyły do przewożenia towarów, można powiedzieć, były takimi frachtowcami, jak w dzisiejszej nomenklaturze. Więc może teraz przejdźmy do tego, jak pływano, bo o budowie już trochę powiedzieliśmy. Tutaj mamy akurat replikę łodzi z Uzeberg, ale i właśnie to jest ta łódź, która nie bardzo pasuje do tych dalekich wypraw, ale wziąłem ten obrazek z pewnego względu, dlatego że tutaj widać bardzo ładnie żagiel. Bo może właśnie zacznijmy sobie jeszcze o żaglu. Jeśli chodzi o żagle, mamy bardzo mało, praktycznie nie mamy w ogóle źródeł archeologicznych, jeśli chodzi o żagle, a bardziej są źródła takie etnograficzne i trochę też z archeologii eksperymentalnej, czyli to, co jakby ludzie, którzy odtwarzają, próbują odtwarzać to, jak wikingowie żyli, wnioskują na podstawie właśnie swoich badań, żeglug i tak dalej. Żagle najczęściej robiono z wełny owczej. To były takie, jak widać, właśnie pasy połączone ze sobą, poszywane i pewnie widzieliście Państwo nieraz na różnych ikonografiach, w różnych popkulturalnych, że tak powiemy, źródłach taką rzecz, że na tych żaglach były takie pasy pionowe. Czasem skośne, czasem pionowe. To były pasy skóry ponaszywane na żagle wełniane. Dlaczego? Dlatego, że gdyby był sam żagiel wełniany, jak to tutaj akurat jest, to gdyby on zmógł i byłby rozłożony, po kilkunastu, może kilkudziesięciu minutach takiego stałego moknięcia, on w końcu by się porozrywał, dlatego że wełna by nie utrzymała takiego ciężaru wody. Dlatego właśnie wzmacniano je pasami ze skóry, bo ona przenosiła właśnie ten ciężar wody, która się zebrała w tej wełnie, na reję, czyli tą poprzeczną jakby belkę na szczycie masztu. No i tak właśnie, nie mamy takich źródeł archeologicznych, dlatego musimy się opierać tylko na tym, co mówi nam archeologia eksperymentalna i inne takie. Dlatego też często mówi się, że te żagle były impregnowane, i tutaj taka trochę nieprzyjemna sprawa, olejem z wątrób różnych ryb i innymi, że tak powiem, niezbyt ładnie pachnącymi substancjami. Dlatego proszę sobie wyobrazić, jakie musiało być odczucie węchowe, gdy się taką łodzią płynęło, szczególnie po świeżym zaimpregnowaniu. Ale statki nie były do wąchania, były do pływania, prawda? Więc myślę, że wikingowie tamtych tak przymykali na to oko. No ale okej, może odpalmy sobie mapę. Przejdźmy już tutaj do tej żeglugi, nawigacji, jak to faktycznie było. To jest, na tej mapie jest, powiedzmy, taki główny obszar żeglugi, szczególnie Norwegów, dlatego że Norwegowie, wikingowie to ogólnie są Norwegowie, Szwedzi i Duńczycy głównie, chociaż oczywiście nie tylko, ale to właśnie Norwegowie popłynęli zapewne najdalej i jakby ich dokonania, ich wojaże, że tak powiem, zostały najbardziej osławione. Są różne typy nawigacji. Można nawigować tak, powiedzmy, roboczo na oko, czyli po prostu
tak jak widzimy, wszystko co jest przed nami i dookoła nas. Gdy żeglujemy po Morzu Bałtyckim, tutaj mamy nasze Morze Bałtyckie, tutaj praktycznie zawsze mimo wszystko coś widać gdzieś się na morzu. No może z wyłączeniem tutaj tej części, gdzie jest najdalej od lądów i tutaj już dalej te zatoki północne, ale mało osób sobie zdaje sprawę, że będąc właśnie na morzu, często widać jakby znaki, które świadczą o tym, że dalej gdzieś za wodą, czego nie widzimy, za horyzontem, znajduje się inny ląd, bo do horyzontu, też pewnie mało osób wie, do horyzontu jakby z wysokości powiedzmy 2 metrów około jest 1852 metry, 2,4 mili. Więc jakby zawsze widać, jak na przykład stoimy sobie tutaj na wybrzeżu Polski, nie widać Borholmu, prawda? Czyli tej tutaj wysepki, bo jest na drodze do Szwecji, tak? Nie widać Borholmu, oczywiście, ale widać coś, co jest nad Borholmem. Widać chmury. Dlatego, że inne chmury są nad lądem, a inne chmury są nad wodą. Mają, najprościej powiedzieć, mają inną gęstość. Więc tak samo jak jesteśmy na przykład, załóżmy w tym miejscu, no nie widzimy wybrzeży dzisiejszej Polski, nie widzimy wybrzeży Skanii południowej Szwecji, ale widzimy co? Widzimy chmury nad Skanią, widzimy chmury nad Polską, więc wiemy, gdzie się kierować mniej więcej. Oczywiście nie zawsze było to wiadome, bo musiała być też dobra pogoda. Zazwyczaj starano się dobrać taką pogodę, która była odpowiednia do żeglugi, żeby właśnie to wszystko było widać. Ale gdy chcemy na przykład popłynąć z Norwegii gdzieś dalej, to mamy tutaj już powiedzmy tak kolokwialnie szmat wody, tak? Jest mnóstwo naprawdę przestrzeni i to już nie jest tak jak na Morzu Bałtyckim, że zawsze coś tam widać w okolicy, tak? Czy nawet ląd, czy chmury nad lądem. Ale tyle tu jest dobra rzecz, na przykład przy Norwegii, że Norwegia jest zwieńczona swojej zachodniej strony wielkimi klifami, tak? Klify, które sięgają na 800-1000 metrów, góry norweskie. Więc je, szanowni państwo, widać z odległości nawet 150 mil. To jest mniej więcej 300 km. Więc jeśli na przykład jakiś wiking chciał płynąć sobie z miasta Bergen na Szetlandy, tutaj ten archipelag na Morzu Norweskim, to gdy był w tym miejscu, to on widział jeszcze urwiska norweskie, trochę, ale widział, a już na pewno widział Szetlandy. Bynajmniej chmury nad Szetlandami. Więc mimo wszystko tutaj też było coś widać, więc niełatwo było się też tak zgubić. Tak samo jak płynął na południe, na Orkady z Szetland, jak chciał płynąć do Anglii. No to był między Szetlandami i Orkadami i również widział albo chmury nad Szetlandami, albo Orkadami, albo choćby same jeszcze wybrzeże. Gorzej już się miała sprawa, jak się płynęło dalej na Islandię, na Grenlandię czy do Ameryki. Mamy tutaj jeszcze po drodze Wyspy Owcze. Tak trochę aktualny, szczególnie po wczoraj temat, prawda? No i faktycznie, jak się płynęło na Wyspy Owcze, zazwyczaj to akurat była żegluga na Szetlandy i potem na Wyspy Owcze, to tutaj nawet między tymi wysepkami one są dosyć, że tak powiem, płytko wystają ponad poziom wody, więc no nie widać ich, można było widzieć te chmury. Ale jest taka rzecz, proszę państwa, że jak się płynie na Islandię, to tutaj jest mnóstwo aktywnych wulkanów. One jeszcze były 1000 lat temu bardziej aktywne niż teraz. Nie widać jeszcze może wybrzeży Islandii, które również są wysokie bardzo, klify islandzkie. Ale widać co? Widać chmury, czy raczej dym wulkaniczny, który sięga nawet na ponad 5 km. Więc no, to był powiedzmy najlepszy, jaki mógł się tylko przytrafić w tamtych czasach, kompas, jakiś taki znak na szerokich wodach wokoło Islandii, bo ten właśnie dym było widać naprawdę z szerokiego dystansu. Więc wokoło Islandii, no przy dobrych warunkach, bo przecież nie zawsze ten dym się unosił, też nie dało się aż tak łatwo zgubić. Płynąc na Grenlandię, również ten dym zapewne było widać, ale oczywiście, jak mówię tutaj niejednokrotnie, nie zawsze była dobra pogoda, tak? Nie zawsze było widać czy chmury, czy dym z wulkanu na Islandii, czy klify norweskie, czy islandzkie, czy jakiekolwiek inne znaki. Trzeba było polegać na innych rzeczach. Na nawigacji, że tak powiem, instrumentami wspomaganych. I teraz tak,
Oczywiście nie było kompasu magnetycznego wtedy jeszcze. Więc nie wiedziano, gdzie jest północ, południe, ale zresztą nawet jak już by był, to w okolicach tutaj bliżej już bieguna, Islandia i tak dalej, Grenlandia, Ameryka Północna, ten kompas słabo działa, szczególnie na morzu, tak? No bo jesteśmy zbyt blisko bieguna, żeby on dobrze działał. To już nie będę się rozwodził na temat, że tak powiem, magnetycznych rzeczy, bo się na tym nie znam. Znam się na temat na innych rzeczach. Można było określić, gdzie jest Słońce. W dwa sposoby. Pierwszym sposobem był nóż. Każdy miał nóż w tamtych czasach, jak już tutaj zresztą Jakub wspominał na wystawie. I tak, jak określić, gdzie jest Słońce? Akurat tu jest dobre Słońce, na mnie pada, żeby to określić. Nie wiem, czy wszyscy będą widzieć, ale taki nóż kładziono sobie na czubeczku paznokcia. O. I teraz tak, wiemy, że tam jest Słońce, ale załóżmy, że nie wiem, gdzie jest Słońce. No więc tak, obracam tym nożem i tutaj on mi tworzy cień na palcu. Ale gdy obrócę nim tak, żeby był równo do Słońca, to tego cienia już praktycznie nie ma. I nawet właśnie w pochmurny dzień ten cień mały, ale się tworzy, ale gdy się obróci do Słońca, akurat się tak trafi, tak, to już go praktycznie nie ma, jest bardzo smukły. Więc to jest pierwszy sposób, najczęściej pewnie używany wtedy, bo najłatwiejszy, żeby określić, gdzie jest Słońce. Ale był też również drugi sposób, rozsławiony niestety przez serial Wikingowie, ale trochę źle, powiedzmy, zobrazowany. Oni nam pokazywali takie szkiełko, które najprawdopodobniej chodziło o to, że miało być szpatem islandzkim. To jest taki kamień, który ma właściwości dwujłomne. No, używanie jego jest jeszcze bardziej skomplikowane o wiele niż noża, dlatego że też nie widać, ale gdybyście Państwo chcieli, potem mogę z bliska pokazać. Tutaj jest taka kropeczka z wosku na drugiej części tego kryształu od mojej strony. I żeby się dowiedzieć, gdzie jest Słońce za pomocą tego kryształu, trzeba było oczywiście nim operować, szukać tego Słońca. I gdy znajdzie się ten kamień w takim położeniu, że jego przekątna idealnie jakby pokazuje kierunek Słońca, to te dwie tutaj kropeczki, które ja widzę, one ściemnieją w jednym momencie. To jest bardzo trudny i skomplikowana rzecz, więc myślę, że nie była aż tak używana, chociaż oczywiście mogła być. Bo ten szpat islandzki, jak tam nazwa mówi, występuje nadal, występował w dużym zagęszczeniu na Islandii. Kolejnym sposobem na nawigację, to już bardziej, gdy się, powiedzmy, pogubili albo nie wiedzieli dokładnie, gdzie jest jaki ląd, bo była albo zła pogoda, albo płynęli na przykład w poszukiwaniu jakiegoś lądu, były kruki. Jak weźmiemy kruki i wypłyniemy nimi, powiedzmy, między Islandią a Norwegią i wypuścimy te kruki w powietrze, to one wzlecą tak wysoko, aż nie zauważą jakiegoś lądu. Chyba że będzie za wysoko dla nich, to wtedy wrócą i wylądują na statku. Ale gdy jesteśmy na przykład w okolicach Islandii, nie wiem, że ona tam jest, bo na przykład są takie warunki kiepskie, że po prostu nie widać nic, to wypuszczamy kruka i on tylko zobaczy tą Islandię z oddala, to automatycznie zacznie do niej lecieć. Więc wtedy możemy śledzić jego lot i on nas doprowadzi do tego lądu. Ten sposób właśnie jest wspomniany w takiej księdze Landnámabók, to jest właśnie księga o osadnictwie islandzkim. I postać taka, może niektórym się kojarzy właśnie z Wikingami, jeśli oglądali serialem, Floki, wziął ze sobą z Norwegii trzy kruki i tam historia mówi tak, że on wypłynął w poszukiwaniu właśnie nowego lądu, wypuścił pierwszego kruka, który zawrócił do Norwegii, drugi, którego wypuścił, wrócił na jego statek, bo nie było żadnego lądu w okolicy, czyli pewnie byli gdzieś tutaj, bo nic ten kruk nie zauważył, a trzeci wypuszczony kruk po kilku dobach zbił się wysoko w powietrze i zaczął lecieć na zachód. Więc wtedy doleciał do Islandii i w ten sposób rzekomo Floki znalazł Islandię. Również ten sam sposób jest wspomniany w Biblii. Noe podczas powodzi wypuścił gołębie, chcąc właśnie zlokalizować, gdzie jest najbliższy już ląd po tym potopie. Także to był, na to wychodzi bardzo, bardzo znany sposób. Oczywiście kruki, tak jak teraz, już wtedy były bardzo rzadkie, rzadko spotykane. Więc pewnie właśnie ci bogaci mogli sobie pozwolić na te kruki, a pewnie ci biedniejsi też sobie brali te po prostu gołębie, które, powiedzmy, no jak dzisiaj, też nawet są bardzo popularne, wtedy też pewnie również były.
No więc to też zależy od majątności, na co można było sobie pozwolić na nawigację. I tak, przejdźmy może teraz do takiej nawigacji dosyć popularnej, powiedzmy, popkulturowo, bo dużo o tym się mówi. To jest nawigacja tak zwanym kompasem słonecznym. Wiele osób mogło właśnie o tym słyszeć. To jest taki kompas, ja tutaj go mam, ale od razu go odpalę w powiększeniu, bo nie będzie go tak dobrze widać. To jest, że tak powiem, cały on. Ja tutaj mam go w miseczce z wodą, dlatego że gdy płyniemy, to on musi być cały czas w poziomie, tak? Więc jeśli go mamy w wodzie, to on będzie przynajmniej starał się trzymać ten poziom cały czas w wodzie. Aczkolwiek to jest jego cały dysk. On jest bardzo ciekawym narzędziem, dlatego że tak, składa się z dysku gnomonu. To jest taki, ja go może wyjmę, żeby trochę lepiej zobrazować, bo tak na płasko tutaj nie widać na prezentacji. Tu jest taki około, powiedzmy, centymetro, ma centymetr wysokości właśnie ten gnomonik. I ma dwie najważniejsze na tym kompasie kreski. Czyli taką tutaj hiperbolę zakrzywioną i taką linię prostą. I o co z nimi chodzi? Chodzi o to, że do zrobienia takiego kompasu potrzeba było minimum pół roku. Jak się miało pecha, to pewnie było mało nawet tego pół roku. Otóż tak, kreślenie takiego kompasu zaczynano w dzień równonocy, wiosennej, przepraszam, równonocy. Gdy mamy równonoc wiosenną, wkładamy taki kompasik do miseczki z wodą, żeby cały czas był w poziomie. I od rana do wieczora patrzymy, jak cień tego gnomonika wędruje po tarczy. I wtedy ten cień, jakby jego czubek, układa się w taką oto tutaj linię prostą, tak? I wtedy tą linię się rysuje i się zostawia. I czeka się pół roku. Czeka się, przepraszam bardzo, ćwiartkę roku. Bo czeka się do przesilenia letniego najlepiej. I wtedy również od rana do wieczora siedzi się przy tym kompasie i zaznacza, jak cień gnomonika wędruje w ten właśnie dzień. I on wtedy powędruje sobie tak w taką linię. Tam stworzył. I teraz tak. Po co te dwie linie? Otóż po to, że gdy wypłyniemy już na morze, zgubiliśmy się, jest słońce, czyli są dobre warunki do używania tego kompasu, to rzucamy go właśnie na wodę do takiego garnuszka i patrzymy, czy cień tego gnomonika łoży nam się dokładnie między tymi dwoma kreskami. Jeśli jest za wysoko, jeśli jest ponad tą kreską, to jesteśmy za daleko na południu. Jeśli jest poniżej tej kreski, to jesteśmy za daleko na północy. Więc wtedy szukamy, żeby właśnie nam się ten cień znalazł, tak płyniemy, żeby on był między tymi dwoma kreskami. Także to jest, myślę, on był dosyć popularny ten sposób, dlatego że mamy dosyć, można powiedzieć, mało, ale też dużo znalezisk na takie kompasy. Mamy trzy. Jeden został znaleziony na Grenlandii i dwa w Polsce, na Wolinie i w Truso koło Elbląga. Właśnie są to kompasy tego typu. I jeszcze jest taka właściwość bardzo ważna przy nim, że jego nie można użyć, że tak powiem, tak uniwersalnie, że na przykład płyniemy sobie z zachodniej Norwegii, z południowo-zachodniej, z okolic Bergen i płyniemy i on ma nam działać na innych szerokościach geograficznych. Bo gdy go zrobimy na przykład w Bergen, to on będzie nam działał tylko na szerokości geograficznej, tylko i wyłącznie, na której go żeśmy zrobili, czyli na 61, to jest akurat Bergen. Więc możemy odnaleźć tylko tą szerokość geograficzną, ale jest to bardzo przydatna akurat szerokość, dlatego że na tej samej szerokości geograficznej, 61 równoleżnik, znajduje się południowy cypel Grenlandii. Więc jeśli chcemy dopłynąć na Grenlandię i mamy dobre warunki, idealne, mamy słońce, wystarczy, że będziemy używać tylko tego kompasu, będziemy trzymać cień między tymi dwoma kreseczkami i tak płynąć, żeby on się cały czas tam znajdował i dopłyniemy równo do cypla południowego Grenlandii. Gdy stworzymy sobie taki kompas na przykład w Trondheim w Norwegii środkowej, to jest 63 równoleżnik, to dopłyniemy idealnie na południowy cypel Islandii. Więc myślę, że te kompasy były głównie używane właśnie w żegludze, powiedzmy, atlantyckiej. No bo, szczerze mówiąc, zastosowania w żegludze, powiedzmy, tam między Norwegią a Anglią, czy po Morzu Bałtyckim, nie miały, bo po prostu były inne
lepsze sposoby na odnalezienie, że tak powiem, siebie na morzu, gdzie jesteśmy, tak? Warto też pamiętać, że wikingowie tak się wsławili w szkutnictwie, w używaniu łodzi, w ogóle w tych ich łodzie się bardzo sławiły w historii, dlatego że, jak już tutaj było wspominane, używali ich do przemieszczania się w Norwegii głównie po wodzie, tak? Bo przejść na drugą stronę góry było trudniej niż opłynąć tą górę dookoła, więc używano po prostu do tego łodzi, żeby się przemieścić. Ale również to był o wiele szybszy środek transportu, jeśli chodzi o na przykład nasze rejony, bardziej równinne, takie zalesione, tak? Czy choćby w Anglii, czy na innych częściach Europy, czy w Szwecji, gdzie takich gór aż nie ma. Dlatego, że jakbyśmy na przykład chcieli teraz z Poznania dotrzeć do Wolina, na blisko Szczecina, Wolin się znajduje, w tamtych czasach, 1000 lat temu, to byśmy musieli się przedzierać przez minimum pewnie 4 dni przez puszczę, jaką wtedy była Polska, bo były to lasy, a nie teraz jak w większości pola. No więc na przykład dostać się stąd do Wolina, to jest ten sam dystans, jak dostać się z Wolina na południowy brzeg Szwecji. Tylko że mimo, że to jest ten sam dystans, to na południowy brzeg Szwecji z Wolina dostaniemy się w 1,5 godziny. Bo łodzią, tak? W tamtych czasach woda łączyła, a nie dzieliła ludzi. Teraz może nam się wydawać właśnie tak, no Polacy nie są obyci za bardzo z wodą. No więc znam wiele osób, które się boi tak pływać łodziami. No bo wiadomo, no to nie jest jakoś tak w naszej kulturze zachowane, ale wtedy woda naprawdę, ja myślę, że oni by się cieszyli, gdyby każdy mieszkał na jakiejś wyspie, niż gdyby każdy mieszkał w jakiejś osadzie, w powiedzmy puszczy, tak? No bo łatwiej się przedrzeć przez tą wodę, niż przez tą puszczę. Więc dlatego tak bardzo tą swoją sztukę korabniczą, to swoje szkutnictwo rozwinęli i cenili te łodzie. Po prostu były szybsze i praktyczniejsze niż konie czy nogi, powiedzmy, w transporcie siebie i ładunków. Dopowiem jeszcze taką rzecz ciekawą, bo może tutaj kolejny prelegent będzie mówił o tym, prelegentka, przepraszam, o żegludze na rzekach. Tak tylko króciutko. Bo, szanowni Państwo, na rzece wbrew pozorom łatwiej spłynąć pod prąd niż z prądem. No niby było źle, jak nas tak za bardzo popychało, dlatego że trzeba było być szybszym od prądu. A pod prąd mamy lepszy czas na reakcję. Rzeki no wtedy były mniej uregulowane, czyli było więcej jakichś konarów powalonych, były większe płcizny i tak dalej. Więc łatwo było łódź sobie uszkodzić. A jak płyniemy pod prąd, wiosłujemy, to mamy więcej czasu na reakcję, możemy się zatrzymać, co było bardzo ważne, i omijać przeszkody, które stoją nam na drodze. Tak więc o tym należy pamiętać właśnie, jeśli chodzi o poruszanie się po rzekach. No i oczywiście po rzekach raczej o żaglu możemy w większości zapomnieć, bo żeby popchnąć taką łódź 20-metrową czy więcej nawet, bo bywały łodzie 60-metrowe, to nie jest pewne, ale są przesłanki, że mogły być nawet i takie, no to łatwiej jest jednak po rzece wiosłować niż czekać na taki podmuch wiatru, który nas popchnie i będzie utrzymywał w stałej prędkości na rzece, bo jednak to jest zamknięty ląd, a nie jakieś takie szerokie połacie od oceanu, gdzie ten wiatr sobie hula, wiadomo, więcej niż na morzu otwartym. Tak więc to myślę, że byłoby na tyle. Jak zawsze powiem, jak na każdej mojej prezentacji, nie wyczerpałem do końca tematu, bo to jest to temat rzeka. Jak każdy temat praktycznie o wikingach czy o historii, temat sporny, jest dużo niedopowiedzeń, jest dużo ale, jest dużo jeszcze takich kwestii, które trzeba by zbadać dokładnie, jak na przykład trasy morskie i tak dalej. Ale jeśli ktoś ma jakieś pytania, zapraszam do dyskusji i do ich zadawania. Ja mam takie jedno pytanie. Czy wikingowie wierzyli, że Ziemia jest płaska? Czy zakładali jakiekolwiek krzywizny, czy No, wie pan, ja myślę, że oni, trudno powiedzieć, tak, ale ja myślę, że musieli wiedzieć, że nie jest na pewno płaska. Czym jest, to nie wiem, co uważali, ale na pewno nie jest płaska, bo widzieli ten horyzont, byli jego świadomi, że płyną dalej, to jednak coś widać, czyli ona nie jest równa, tak? No musieli jakby taką percepcję mieć, że tam jest coś dalej, czego nie widać, a jak upłynę trochę bliżej tego, to już widać, więc jest to jednak trochę zakrzywione. No ciężko powiedzieć, tak? Bo nie ma nigdzie tego jakby wprost napisanego, że wierzymy, że Ziemia jest płaska i tak dalej, czy jakikolwiek ma inny kształt. Bynajmniej ja o takim czymś
jeszcze nie, nigdzie nie doczytałem. Okej. To dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.